29 września w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie odbyła się gala finałowa 19 ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest propagowanie bezpiecznych zasad życia i pracy w gospodarstwie rolnym. Zawsze mówię, że to nie jest typowy konkurs, bo to jest nasze działanie prewencyjne, sztandarowe działanie prewencyjne, dzięki któremu pokazujemy naszym rolnikom, jak niewiele trzeba poprawić, aby gospodarstwo stało się dużo bardziej bezpieczne. Jak co roku, konkurs przebiegał pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a współorganizatorami konkursu byli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu były Agroubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem wspierającym Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Takie inicjatywy powodują to, że te gospodarstwa stają się pewnym przykładem czy wzorem dla innych. Myślę, że tutaj wysiłki na poprawę bezpieczeństwa są absolutnie konieczne. Chociaż widzimy, że ilość wypadków zmalała i to pięciokrotnie, to jednak zawsze jeszcze zostają te, które są później w efekcie ogromnym nieszczęściem, jeśli dochodzi do wypadków śmiertelnych czy do trwałych okaleczeń. To są naprawdę tragedie ludzkie, więc każde wysiłki, aby to zmniejszyć, naprawdę zasługują na uznanie. Gospodarstwa finalistów oceniała Centralna Komisja Konkursowa, powołana przez prezesa KRUS. Do konkursu zgłosiło się prawie 1000 gospodarstw rolnych. Każde z tych gospodarstw zostało odwiedzone. Zostali wyłonieni jedni laureaci, państwo leńscy, ale zwycięzcami w tym konkursie są wszyscy, którzy przystąpili do niego. Wszystkie gospodarstwa, które przystąpiły, zyskały wiedzę, zyskały uwagi od naszych inspektorów na czas przygotowania, jak również w czasie naszych komisji konkursowych, które odwiedziły te gospodarstwa. Także z szacunkiem dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłym roku, w 20. edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jubileuszowej, będzie tych gospodarstw jeszcze więcej. W ocenie komisji wszystkie finałowe gospodarstwa rolne wyróżniał ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane i utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, właściwie wyposażone w narzędzia warsztaty, dbałość i poszanowanie dla naturalnego środowiska. Wśród osób, które startują w kolejnych edycjach, są też osoby, które brały udział wcześniej, które przez kilka lat starały się poprawić swoje gospodarstwa i bardzo często teraz są na przykład w finale tego konkursu. Więc myślę, że to pokazuje ten progres. Także to, że po czasie pandemii mamy sporo chętnych do udziału w konkursie, myślę, że to też jest kolejny argument. I myślę, że ten konkurs wśród naszych rolników jest takim konkursem, który sprawia, że ludzie chcą poddać swoje gospodarstwa takiemu swoistemu audytowi, że nie czekają tylko na wygraną w gospodarstwie, ale czekają na wizytę komisji, która składa się z pracowników KRUS-u, Ministerstwa, Inspekcji Pracy, aby wskazano im, co można poprawić. Decyzją Centralnej Komisji Konkursowej wyróżnienie prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za udział w finale i stosowanie w praktyce zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz nagrodę pieniężną otrzymują państwo Jolanta i Lesław Kretowie z województwa dolnośląskiego, państwo Danuta i Henryk Fałkowscy z województwa kujawsko-pomorskiego, państwo Barbara i Adrian Wejnoldowie z województwa lubuskiego, państwo Jadwiga i Wojciech Kępisty z województwa mazowieckiego, państwo Małgorzata i Grzegorz Szewczykowie z województwa podkarpackiego, państwo Ilona i Bernard Strokowie z województwa śląskiego, państwo Anna i Konrad Grochalowie z województwa świętokrzyskiego, państwo Sabina i Zenon Liberowie z województwa zachodniopomorskiego, państwo Grażyna, Jan i Cezary Rokiccy z województwa łódzkiego otrzymali wyróżnienie specjalne za stosowanie pionierskich metod prowadzenia sadu jabłoniowego i nowoczesnych biologicznych rozwiązań w jego ochronie przed chorobami grzybowymi i szkodnikami. Państwo Elżbieta i Andrzej Armatowscy
z województwa pomorskiego otrzymali wyróżnienie specjalne za stosowanie rozwiązań służących ochronie środowiska naturalnego oraz za zagospodarowanie wód opadowych. Państwo Justyna i Tomasz Prokopowie z województwa małopolskiego otrzymali wyróżnienie specjalne za organizację siedliska gospodarstwa rolnego oraz aranżację miejsca do wypoczynku rodziny. Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie udogodnień i rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym otrzymali Państwo Izabela i Marek Sakowscy z województwa podlaskiego. Miejsce trzecie. Ex aequo otrzymali Państwo Ewelina i Mariusz Kusiowie z województwa lubelskiego oraz Państwo Renata i Wiesław Kowalczykowie z województwa opolskiego. Drugie miejsce w 19. ogólnokrajowym konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne otrzymali Państwo Justyna i Marek Patalonowie z województwa warmińsko-mazurskiego. Zwycięzcami i zdobywcami pierwszego miejsca zostali Państwo Grażyna i Paweł Leńscy z województwa wielkopolskiego. Zwycięzcy 19. ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne otrzymali główną nagrodę w konkursie – ciągnik rolniczy, ufundowany przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Nasze gospodarstwo jest o powierzchni 70 hektarów. Zajmujemy się produkcją roślinną i zwierzęcą. Na polach uprawiamy zboża, kukurydzę, rzepak, teraz pszenicę, gdzie później sprzedajemy na rynek wtórny. Oprócz tego zajmujemy się jeszcze produkcją kaczki, czyli prowadzimy jakby działy specjalne produkcji rolnej. Cieszymy się z wygranej, iż to jest ciągnik, a na pewno w gospodarstwie przyda się ten traktor, bo jak... Po prostu ciągnik jest potrzebny do wielu maszyn. Jeden duży, drugi mały, czyli na pewno będzie wykorzystany w pełni w naszym gospodarstwie. Dziękuję za to wspaniałe wyróżnienie. Nagroda jest dla mnie motywacją do dalszego działania i do rozwijania mojego gospodarstwa i przede wszystkim, aby było jeszcze bezpieczniejsze. Uhonorowaliśmy najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne państwa leńskich z województwa wielkopolskiego. Piękne gospodarstwo, wzorcowe. Mamy nadzieję, że w przyszłości wszystkie gospodarstwa na terenie całego kraju będą tak wyglądały. Tego sobie życzymy jako prewencjoniści, tak żeby było bezpiecznie i zdrowo można było funkcjonować, pracować w tych gospodarstwach. Od 2015 roku na wniosek Centralnej Komisji Konkursowej minister rolnictwa i rozwoju wsi przyznaje laureatom etapu centralnego ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne wyróżnienia za wyjątkową dbałość o estetykę obejścia i duży wkład pracy w tworzenie barwnych wiejskich krajobrazów. W 19. edycji konkursu przyznano aż 5 takich wyróżnień. Otrzymali je Państwo Jolanta i Lesław Kretowie z województwa dolnośląskiego, Justyna i Tomasz Prokopowie z województwa małopolskiego, Izabela i Marek Sakowscy z województwa podlaskiego, Elżbieta i Andrzej Armatowscy z województwa pomorskiego oraz Ilona i Bernard Strokowie z województwa śląskiego. Podczas gali nagrodzono także laureatów internetowej edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który odbywał się na platformie interaktywnej AgroNews. W tym roku zostali nimi Państwo Justyna i Tomasz Prokopowie z województwa małopolskiego. Z 56 568 głosów oddanych w konkursie aż 22 532 należało do Państwa Prokopów. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w znaczący sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa pracy i życia mieszkańców wsi. To jest na pewno działanie prewencyjne, które powoduje, że wypadków mamy coraz mniej. I myślę, że możemy się tu pochwalić i z dumą powiedzieć, że od początku i istnienia konkursu i w ogóle działalności prewencyjnej kasy ta wypadkowość spadła o ponad 80%. Uczestnicy konkursu dają wspaniały przykład innym rolnikom i czynią polską wieś bardziej bezpieczną i piękniejszą.